Cześć, witam na kanale Ewa Marchewa. W dniu dzisiejszym zapraszam na przygotowanie sernika na zimno z truskawkami. Oglądajcie. Zacznę od przygotowania galaretki. Dwie galaretki krystaliczne lub cytrynowe. Ja akurat mam galaretki krystaliczne, dlatego użyję takie. Krystaliczne nadadzą kremowego odcienia serowi. To też niczym nie przeszkadza, a dobrze wygląda. Dwie galaretki krystaliczne rozpuszczam w 200 ml gorącej wody. Intensywnie mieszajcie. Galaretkę wymieszałam w wodzie. Teraz poczeka do ostudzenia na czas przygotowania masy serowej. Do przygotowania masy serowej potrzebujemy 200 ml śmietanki 30% schłodzonej oraz 4 łyżki cukru pudru. Jak widzicie, dodaję takie czubate łyżki. Następnie to wszystko miksujemy na wysokich obrotach. Oczywiście zaczynamy od małych na początku, żeby nam nie pryskało dookoła i nie zabrudziło kuchni. Bita śmietana ubita. Teraz dodaję kilogram twarogu z wiaderka. Miksuję na małych obrotach. Następnie dodaję ostudzoną galaretkę. Masa gotowa. Przygotowałam sobie formę o wymiarach 23 cm na 13 i spód będę ją wykładała biszkoptami podłużnymi. Połowę masy serowej wykładam na biszkopt. Przygotowałam około 20 truskawek. Połowę truskawek wkrajam do sera. I ostatnia truskawka. Następnie wykładam kolejną warstwę biszkoptów. Dokładnie do tej foremki potrzebowałam 14 biszkoptów podłużnych. I ponownie ser. Na to ponownie kładziemy truskawki oraz możecie dodać borówki. Teraz trochę borówek. Jak widzieliście, formę wyłożyłam wcześniej papierem, który mam nadzieję ułatwi mi wyciągnięcie tego sernika z formy. Przygotowałam około 10 dekagramów, czyli 100 gramów borówek. A teraz do lodówki na minimum 3 godziny. Możecie przetrzymać nawet przez całą noc. Zobaczcie, ciasto zastygło. Teraz pora wyciągnąć je z formy. Ciasto udało się wyciągnąć z formy. Zobaczcie, sernik na zimno gotowy. Zaraz będziemy go kroić.
Zobaczcie, jaki piękny w przekroju. A teraz spróbujemy, jak smakuje. Lubię takie serniki. Pycha. Sprawdźcie, przygotujcie. Ta porcja jest moja. Sernik na zimno z biszkoptami, z truskawkami, z borówkami. Gotowy. Jeżeli podobał Wam się mój prosty przepis, subskrybujcie mój kanał. Ewa Marchewa. Pozdrawiam, do zobaczenia i smacznego!